Dzień dobry Państwu, Krzysztof Kamiński. XTB Trading Masterclass rozpocznie się już w piątek o godzinie 10, a z nami jest jeden z prelegentów, Maciej Goliński, trader, autor książki Inside Bar. Witaj Maciej. Cześć Krzysztofie, miło Cię widzieć. Ciebie również. Dzień dobry Państwu. Maciej, powiedz mi proszę, czego będzie dotyczyć Twoja prelekcja? Jaki temat poruszysz? Wiesz co, będę mówił generalnie o tym, jak zbudować plan inwestycyjny. Będzie to takie nietypowe. Przez wiele lat próbowałem uczyć budowania takich planów i za każdym razem gdzieś tam ludzie się rozbijali o taki problem braku chyba narzędzi do zrobienia dobrego planu. Jak wiesz, ja w swoich książkach i w swoich planach i w swoim tradingu jestem mega dokładny i taki opieram się o statystykę. No i tą statystykę skądś trzeba wydobyć. I w momencie, kiedy ja pokazywałem, jak traduję i gdzieś tam wracałem do ludzi za rok, czy pytałem, jak idzie, to słyszałem, no wiesz co, no właściwie tego planu nie mam. Po roku czasu. Tak, po roku czasu. I generalnie myślę, że jak zapytamy 100 traderów, takich naprawdę tradujących, ilu ma plan, to jest naprawdę nieduża część. Ludzie albo działają bez planu, na zasadzie, no tu jest coś, to zagram, bo mi ręce świerzbią, albo uwielbiają się opierać o to, co inni mówią, co inni sugerują, co inni rekomendują. Oba rozwiązania moim zdaniem są sporą krzywdą. Dlaczego są krzywdą? To, co w tradingu jest najważniejsze, to żeby mieć świadomość siebie jako tradera, swoich słabości, tego, nad czym muszę pracować. I teraz, jeżeli ja mam jakiś punkt odniesienia, czy on jest dobry, czy zły, to nie ma znaczenia. Taki jest jakiś plan. I ja przez te 3 miesiące tego planu się trzymam, to ja dostaję od rynku feedback. Dostaję dwa rodzaje feedbacku. Pierwszy, czy ty potrafisz być konsekwentny? A to jest mega trudne. Każdy, kto chociaż chwilę tradował, wie, jak trudno się trzymać swoich założeń. I druga rzecz, na ile te moje założenia są skuteczne. I teraz ten feedback jest niezwykle pomocny w dalszym rozwoju. Jeżeli ja wezmę to, co mi rynek daje, czyli aha, wykonałem 10 transakcji, z tego 9 było bez planu i przyjmę to do siebie, no dobra, to coś z tym muszę zrobić, to staję się lepszym traderem. Jeżeli natomiast sobie tak luźno pykam, to w tym momencie tak można pykać 10 lat i się nie zmieniać. I w związku z tym ja wierzę, że te fundamenty, ten plan jako taki sposób na rozwój samego siebie jako tradera jest mega istotny. No i skoro nie price action poparty badaniami, no to pomyślałem sobie, to może dam coś, co będzie trochę łatwiejsze do implementacji. I to jest właśnie taka troszkę odpowiedź na taki mój test nowy, zobaczymy na ile się sprawdzi, na to, żeby dać łatwiejszą podstawę do planowania. To jest oparte na takich fundamentach z różnych dziedzin. To znaczy tak, wszyscy mówią o tym, że rynkiem rządzą emocje i grubasi, ale nikt tych grubasów nie zdefiniował. No ci, co mają kapitał i ci, co sterują tym rynkiem. Ale co to znaczy, co sterują, co mają kapitał? Więc ja powiem na masterclassie, kto to jest grubas. Okay. Bardzo dokładnie go określę matematycznie. Tak, że będzie można jasno powiedzieć, czy ty jesteś grubasem, czy nie. No, trochę mi się przytyło, ale chyba tylu kapitału, aż tyle kapitału nie mam, żeby sterować rynkiem. Możesz się zaskoczyć. To pewnie zależy od rynku, na którym działasz. I w związku z tym, jak mamy zdefiniowanego grubasa, to potem możemy zdefiniować, co on robi. Okazuje się, że są ogólnodostępne raporty, które raz na tydzień wychodzą, oparte są na twardych danych, czyli tego, co ci duzi inwestorzy realnie robią. Oczywiście one są w formie zagregowanej, ale widzimy, jak oni się zachowują. I teraz, jeżeli jest hasło pod tytułem podążaj za grubasem, to tutaj masz bardzo prosty sposób na to, jak to zrobić. Nie trzeba żadnych rocket science, jakiejś wielkiej wiedzy, tylko trzeba skorzystać z raportu i konsekwentnie go czytać. Kolejna rzecz.
Mówi się o tym, że ten price action jest super, no bo on tam te ceny mają w sobie już wszystkie informacje i fundamentalne, i siakie, i owakie. I to do pewnego stopnia jest prawdą, ale tylko do pewnego. To znaczy, weźmy sobie taką sytuację. Spada wielki meteoryt, tak, na tereny jakiegoś największego zakładu produkcji ropy, tak? I teraz tak, nikt nie jest w stanie przewidzieć, że taki meteoryt spadnie, nikt nie jest w stanie być świadomym tego, jakie to przyniesie efekty, w związku z tym to zaskakuje rynek. Ten rynek oczywiście reaguje i my po fakcie zobaczymy, jaka jest reakcja rynku, ale wcześniej tego nie wiemy. I wcześniej trudno nam się spodziewać, co rynek z tym może zrobić. I w związku z tym ja mówię tak, dobrze, price action niewątpliwie jest cenne, ale warto mieć background, który pozwoli ci powiedzieć, z czym ty w ogóle masz do czynienia, czyli jaki jest popyt, jaka jest podaż. Wiadomo, że cena, tą, którą czy chcemy, czy nie chcemy, która rządzi rynkami w oparciu o emocje, jednak jest zbudowana na pewnej podaży i popycie tych dużych graczy, którzy nie robią to po to, żeby zarobić, tylko po prostu oni handlują, tak? Oni handlują ropą, oni handlują kukurydzą czy czymkolwiek innym. I teraz, w momencie, kiedy my się przyjrzymy, jakie są realne, jaka jest realna popyt i podaż, to znowu wiemy dużo więcej na temat tego, jak taki nieszczęsny meteoryt może zacząć bądź nie takim rynkiem. Ludzie myślą, to trzeba do tego trzeba dużo wiedzy, dużo analiz. Nie. Znowu, jeden raport, który się pojawia się raz na miesiąc i my mamy dość dokładne informacje na temat gry podaży i popytu. Jeden raport i dosłownie przeze mnie jest analizowany jedna linijka tego raportu. Konkretnie chodzi o zmiany zapasów, tak? Bo podaż i popyt to jest nic innego jak sumaryczny popyt i sumaryczna podaż. Gdzieś bilansują się i albo te zapasy rosną, albo zapasy spadają, tak? No i to wpływa na cenę. Kolejna rzecz. Są rynki, które są dość takie chaotyczne, ale są rynki, które mają swoją taką wrytą cykliczność w swoje działania. To znaczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę rynek pod tytułem eurodolar, to na ten rynek wpływa gigantyczna ilość zewnętrznych czynników i te czynniki często występują w bardzo różnych okresach czasu. Czyli stopy mogą pójść do góry praktycznie co 6 tygodni, tak, lub w górę, lub w dół. Wojna może wybuchnąć w dowolnym momencie. Napięcie gdzieś tam w regionie może się zmienić w dowolnym momencie. W związku z tym ruchy tego eurodolara są mocno nieprzewidywalne. Ale jeżeli weźmiemy rynek rolny, to okazuje się, że pewne rzeczy, które są tam absolutnie stabilne i zawsze takie będą, jest spora. Czyli wiadomo, że siewy i decyzje o tym, czy ja będę siał kukurydzę czy pszenicę, wypadają w konkretnej porze roku. Wiadomo, że zbiór znowu jest w konkretnej porze roku. Czyli to determinuje, że ta podaż się kumuluje w jakiejś części roku, ten popyt się kumuluje w innej części roku i to jest stałe, bo to nie zależy od naszych chęci czy niechęci, tylko po prostu od tego, że te pory roku determinują zbiorem, determinują przechowaniem tego ziarna i tak dalej. I znowu, to można dość łatwo przeanalizować. W momencie, kiedy weźmiemy sobie takich 5 czynników, to nagle się okazuje, że naprawdę bardzo taką sumienną analizę jednego rynku możemy zrobić w 5 godzin. I to jest taka analiza, która nam ułoży działanie na najbliższy rok. Tak? Potem ja tylko monitoruję te zmiany i to jest zajrzenie do jednego raportu raz w tygodniu, do drugiego raz w miesiącu, sprawdzenie, jaka jest cykliczność i potem na tej bazie wchodzę do price action, ale ta price action jest uzupełnieniem tego, co ja wiem z dużego obrazka. I w związku z tym staje się prostsze, bo jeżeli każdy, kto wie i kto przygląda się jakikolwiek price action, wie, że jeżeli spojrzymy na D1, to mamy sygnał neutralny. Jak spojrzymy na H4, to mamy longi, a jak spojrzymy na H1, to mamy shorta. No i teraz co mamy, tak? I ludzie się w tym gubią. Natomiast w momencie, kiedy z tych fundamentalnych danych mamy informacje, konkretnie, od 15 lipca do 3 października statystycznie ceny na rynku soi spadają 75-80% przypadków.
Tak? Czyli wiemy, że w tym oknie czasowym od tego lipca do tego początku października patrzymy na rynek już na price action tylko w kontekście potencjalnych szans na zajęcie krótkiej pozycji. Bo długa pozycja nas nie interesuje, bo była wbrew pewnej cykliczności wynikającej ze zbiorów. I to upraszcza ten cały schemat, tak? Powoduje, że jest nam po prostu łatwiej to analizować. No dobrze, o ile podchodzę do kwestii analizy statystycznej z ogromnym szacunkiem i ma niezwykłą wartość tego typu analiza, to jednak powstaje pytanie, jak daleko powinniśmy sięgać w tej statystyce? Czy powinniśmy sięgać, ile się właściwie da? Czy na przykład już sięganie tak dalekie nie ma najmniejszego sensu, ponieważ ten rynek się zmienia? Tak, to bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że to zależy od tego, co analizujemy. Bo tak, jeżeli analizujemy jakiekolwiek formacje price action, to sięganie 10, 15, 30 lat temu zaczyna być mocno wątpliwe. Dlaczego? Dlatego, że wtedy by rynki były zupełnie inne. Jeżeli ja nie mogłem za pomocą jednego kliku złożyć zlecenia, tylko musiałem zadzwonić do maklera, poczekać i na koniec dnia miałem informację, czy ja tą pozycję otworzyłem, czy nie, to konsekwencją tego moja reakcja była opóźniona, zmiany były opóźnione i wszystko było inaczej. Więc analiza tego, co było 10 lat temu pod kątem price action, praktycznie jest mało efektywna dla nas dzisiaj. Natomiast jeżeli patrzymy na pewne niezmienne sytuacje, takie jak na przykład gra popytu i podaży na rynkach rolnych, tak, gdzie te rynki rolne od 100 lat się je zbiera w taki sam sposób. Wiadomo, że kiedyś się to robiło ręcznie, dzisiaj się to robi kombajnem, ale kiedyś się to robiło od 1 do 15 lipca i dzisiaj się to robi od 1 do 15 lipca. Kiedyś ten wysyp podaży na rynku był po 15 lipca i dzisiaj też jest po 15 lipca. I w takim kontekście warto analizować dłuższe szeregi czasowe, bo tutaj te fundamenty pozostają niezmienne. Tak? Więc odpowiadając na Twoje pytanie, jeżeli price action, to na pewno trzeba spojrzeć na to, kiedy ten rynek się zmienił i na ile dzisiejszy rynek odpowiada temu, co było kiedyś. A jeżeli chodzi na przykład o fundamenty, to ja już jestem otwarty na to, żeby spojrzeć naprawdę daleko, daleko w przeszłość. Choćby po to, żeby zobaczyć, co się działo i na co musimy być gotowi, tak? Bo my często mamy taką wizję, no dobrze, przez ostatnie 5 lat rynek stoi w trendzie bocznym, wahanie między 1100 a 850, to znaczy, że już tak będzie. Nie. Spójrzmy, jak to było 30 lat temu, jakie były największe hossy, jakie były największe besty. Zobaczmy, co się wtedy działo w zapasach i możemy sobie powiedzieć w takim razie, na co trzeba być przygotowanym. Tak? Te wszystkie rzeczy wydają się na początku trudne, ale tak naprawdę to jest dosłownie jeden raport, analiza dosłownie jednej zmiennej na przestrzeni kilkudziesięciu lat i mamy bardzo taką fajną książkę drogową, jak to nazywam, taki roadbook do tego, żeby móc szukać dobrych okazji już na rynku tym takim price action, ale w kontekście fundamentów, które są ważne i które determinują szczególnie takie rynki właśnie jak rynek towarowy. Na samym początku rozmowy wspominałeś odnośnie tego planu, posiadania tego planu. Z tego, co właściwie opowiadasz, to można powiedzieć, że statystyki, które znamy z rynku Forex CFD czy tam z rynku futures, mimo wszystko napawają optymizmem, bo skoro większość ze z tych 100 osób nie ma planu, no to generalnie trzeba by teraz porównać, ile osób z tych, które posiadają plan, są zyskownymi traderami. Tak, znaczy plan to jest jeden element, ale to jeszcze umiejętność wykonania go dokładnie. I wdrożenia w życie. Tak, ale to jest dokładnie tak, bo dla mnie rynek to jest, mówię o rynku kapitałowym, to jest najbardziej konkurencyjny biznes na świecie. Tam wszyscy mierzą się z wszystkimi. No i teraz przychodzi do mnie człowiek i mówi, ja będę super traderem. No fajnie, masz motywację, super, ale zapytam dlaczego? A no bo ja tak chcę. No chcieć nie wystarczy. Zadaj sobie pytanie, jakie przewagi konkurencyjne możesz mieć nad Kazikiem, który siedzi obok, że ty masz mieć przygotowany lepszy plan i w związku z tym mieć szansę tego Kazika, w cudzysłowie, ograć, tak? Im jesteś lepiej przygotowany, tym oczywiście masz na to większe szanse. I teraz ten plan dla mnie jest jak takie lustro, które pozwala mi się przyjrzeć obiektywnie w tym, na ile ja jestem gotowy, żeby się zmierzyć z innymi, a na ile nie. Bo to nie jest tak, że
że jest jakiś magiczny wskaźnik, magiczna formacja, cokolwiek magiczne, co daje nam zarabiać. Albo że zaczynamy zarabiać i już będziemy zarabiać przez całe życie. Absolutnie nie. To jest największa bzdura, jaką można powiedzieć o tym rynku. Tu wszystko się zmienia i my się musimy do tego rynku dostosowywać. I to jest takie never ending story, podążanie za tym, gdzie ten rynek podąża. On w prawo, no to my spróbujemy w lewo. On skręci już w lewo, to my też w lewo spróbujemy. I w związku z tym, jedyne co mogę zrobić, to się przyglądać, na ile ten mój plan podąża za tym i na ile ja potem konsekwentnie jestem w stanie tego planu się trzymać. Tak? Ludzie mają taką tendencję do próby kontroli nad rzeczami, które się zajmują. I może to gdzie indziej działa, na rynku to nie działa. Im bardziej chcemy ten rynek kontrolować, tym bardziej jesteśmy pod jego kontrolą, bo zwróć uwagę na taką rzecz. Jeżeli ja mówię, to tak będzie, bo ja tak sobie wyliczyłem, to ja się przywiązuję, to już nie jest rynek. I potem to już nie jest analiza, tylko to jest już moja osobista walka z rynkiem, żeby mu udowodnić, że ja mam rację. I tu się kończy trading, koniec. I można mieć 99% racji szans, znaczy 99% racji na rynku i potem przychodzi ten jeden moment, kiedy my zerujemy całe konto. Mhm. Czyli generalnie tu też poruszyłeś ciekawy wątek, mianowicie tego, że w tradingu nie tyle istotne jest, znaczy my nie tyle jesteśmy uczestnikami samego rynku, co jego obserwatorami i następnie reagujemy na to, co się dzieje. Bo część osób właśnie często, tak wspomniałeś o też pewnej takiej definicji grubasa, czyli kogoś właśnie, co steruje tym rynkiem. Ale jeżeli my na przykład nie jesteśmy takimi grubasami, no to ciężko jest w tym momencie powiedzieć, że my tym sterujemy, jakby uczestniczymy w tym, ponieważ my stwierdzamy, dobrze, to teraz wrzucamy milion akcji na rynek, podbijamy cenę, a jeżeli to właśnie jesteśmy tylko takimi obserwatorami, drobnymi, no, ciułaczami, nazwijmy, którzy chcą po prostu dorobić, to możemy tak naprawdę obserwować i reagować na to, co się dzieje. Dokładnie. A w sytuacji, kiedy wychodzimy z założenia, tak, nasza strategia się sprawdza, więc tutaj my jakby stajemy się takimi trochę prorokami, co się stanie na rynku, no to tu jakby skręcamy już w niebezpieczną drogę, alejkę. Donikąd droga, tak? Mhm. Co więcej, paradoksalnie im ona się bardziej sprawdza, w tym jesteśmy w większym niebezpieczeństwie. Bo organizm ludzki jest bardzo prosty, tak? Mianowicie uczy się przez doświadczanie. I teraz, jeżeli wykonujesz jedną transakcję, ona jest zyskowna, wykonujesz drugą, piątą, siódmą, dziesiątą i ona jest zyskowna, to nie ma cudów, twoje poczucie wartości rośnie. Mhm. Natomiast na rynku nie ma czegoś takiego, jak obiektywne stwierdzenie, w jakim stopniu ja jestem zsynchronizowany z tym rynkiem, w jakim stopniu jestem w stanie przeczytać ten rynek, dlatego że dzisiaj to jest tak, a jutro może być zupełnie inaczej. Moje doświadczenia są takie, że właściwie każdy ma się czuje dobrze w jakimś aspekcie rynkowym. Tak? Możemy te strategie podzielić na trzy proste strategie. Strategie trendowe, wybiciowe i przeciwtrendowe. Upraszczając sprawę. Uh-huh. Tak? No i teraz tak, jak rynek jest od bandy do bandy, to wszyscy, którzy grają przeciwtrendowo, będą po prostu kosili kasę. Ale w momencie, jak się zrobi mocny trend, to oni będą permanentnie tracili, bo będą próbowali w kolejnych jakichś tam miejscach grać shorty na tym rynku, który rośnie i będą dostawali w tyłek, tak? Ktoś może powiedzieć, no idealnie by było, żeby umieć się przestawiać i przewidzieć to, co będzie jutro. No właśnie. I to i przestawianie, i przewidzenie jest mega trudne. Ja nie wiem dlaczego, nie znam nikogo, kto by był super uniwersalnym traderem. Każdy z nas ma jakiś sposób tradingu, który mu leży i inne mu leżą zdecydowanie mniej. I teraz, ponieważ my się mierzymy z tym, że musimy ten trading plan wytrzymać i zgodnie z tymi zasadami działać, w związku z tym najlepiej, żeby ten trading plan był jak najbardziej dopasowany do naszego charakteru, do naszych potrzeb. I to tak wychodzi, że jedni grają zgodnie z trendem, że jedni grają od bandy do bandy, jedni tego i każdy może zarabiać. Tylko, że każdy w związku z tym ma ten moment swój, kiedy zarabia i ma ten swój moment, kiedy nie zarabia. Jeżeli ja nie jestem tego świadomy, nie wiem, że mocną moją stroną jest gra od bandy do bandy, ale jak tej bandy nie ma, to najlepiej, żebym poza rynkiem, to ja się będę z tym rynkiem zderzał. I teraz ten plan może być takim pięknym odzwierciedleniem właśnie tego, że ja do tego dochodzę. Tak? On mi mówi, zobacz, tutaj od maja do czerwca miałeś super wynik, a potem od czerwca do sierpnia to jest dramatyczne. I jeżeli ja nie będę myślał w kategorii, to ja teraz muszę być lepszy, tylko zadam inne pytanie. Co takiego różni maj od czerwca, że moje wyniki w maju były takie, a teraz są takie? Przecież ja jako człowiek się najprawdopodobniej nie zmieniłem o 180 stopni. I zaczynam analizować swoje transakcje.
I ta analiza transakcji, a ona jest możliwa tylko wtedy, jeżeli mamy jakiś benchmark, czyli plan, pokazuje nam, co się zmieniło. Tak? Skoro ja się trzymałem planu, to znaczy, że problem nie jest z moją konsekwencją, tylko z planem. No dobrze, to przyjrzyjmy się planowi. I nagle okazuje się, tu była trafność 70%, tu jest 30%. No i zadam sobie pytanie kolejne. Dlaczego tu jest 70, tu 30? Aha, tu 30, bo tu było od bandy do bandy, ja grałem do środka, a tu już przestało być od bandy do bandy. I to wszystko powoduje, że my jesteśmy dużo lepszymi traderami, bo to nas rozwija. Ja wszystkim mówię, że ten trading plan jest tak naprawdę takim naszym najlepszym mentorem do tego, żeby być lepszym traderem. Nikt inny, tylko właśnie trading plan. I takie sumienne patrzenie na to, co on nam podsuwa potem jako informację zwrotną. Czy tworząc ten trading plan, lepiej jest, kiedy wychodzimy z założenia, że staramy się maksymalnie dopasować do tego rynku, stając się uniwersalnymi traderami, czy bardziej stawiasz na znalezienie po prostu swojej niszy? Tak. Ja absolutnie jestem zwolennikiem tego drugiego rozwiązania, ale to niekoniecznie dlatego, że nie można okiełznać trzech rynków, tylko chodzi o coś zupełnie innego. Mianowicie moje doświadczenie jest takie, na sobie i patrząc na innych traderów, dużo łatwiej zrobić dobry trading plan, koncentrując się na jakimś wąskim wycinku, bo wtedy mam do analizy, do przetestowania, do, że tak powiem, przetrawienia jeden rynek, niż w sytuacji, kiedy zajmuję się dwoma czy trzema. Tak? Jeżeli mamy jeden plan, jeden projekt, ja się temu projektowi w 100% pochłaniam, to szansa, że ja ten projekt dokończę, jest duża. Jak są dwa, to jest mała, jak jest trzy, to prawdopodobieństwo, że którykolwiek zostanie dokończony, spada radykalnie. I dlatego ja mówię tak, chcecie mieć więcej planów, super, tylko zróbcie jeden, zróbcie go od początku do końca. Ja mam takie etapy, że mój plan jest w przygotowaniu i wtedy sobie wymyślam cudawianki, potem w testowaniu i sprawdzam na realnym rynku, czy to działa, potem w użyciu i potem w koszu, bo każdy trading plan prędzej czy później ląduje w koszu. Jak mam ten jeden w użyciu, to ja wtedy mogę wziąć się za drugi i go testować, analizować, ale w momencie, jak ten jeden testuje, analizuje, to już się niczym innym nie zajmuje, tak? Więc zacznijmy od tego pierwszego planu. Spróbujmy stworzyć sobie taki schemat, który zadziała najpierw na wąskim rynku, na jednym układzie, a w momencie, kiedy jesteśmy już do tego przekonani, że tu czujemy, że mamy świadomość, gdzie są mocne i słabe strony, to wtedy nie ma nic przeciwko temu, żeby zrobić kolejny krok. Ja pamiętam po powrocie od Joe Rossa, bo to był też człowiek, któremu bardzo dużo zawdzięczam. Przez rok czasu stukałem na jednym rynku, konkretnie na indeksie Russell 2000, na jednej perspektywie czasowej, konkretnie to była perspektywa 30 minut, jedną formację, konkretnie była to formacja Inside Baru. I dzisiaj o tej formacji wiem mnóstwo, ale ja tej formacji poświęciłem mega dużo czasu. Gdybym skakał z formacji na formację, to bym pewnie był specem od niczego. Mógłbym tu przyjść i o wszystkim opowiadać. Tak? Jak mi zadasz pytanie, to ja na 99% pytań nie znam odpowiedzi. Natomiast wystarczy, że w tych swoich trzech małych dziedzinach czuję się dobrze i to pozwala mi przełożyć to na plany, a potem na trading na rynku. Jakie byłyby Twoje rady dla początkujących traderów, którzy oglądają nas teraz i jakby stawiają swoje pierwsze kroki? Ja bym to sprowadził do takich trzech kroków, które trzeba wykonać. Po pierwsze, warto tradować w bezpieczny dla siebie sposób. Czyli zaczynajmy od małych kroków. Jeżeli masz 100 tysięcy i wydanie 100 tysięcy, wyrzucenie 100 tysięcy dla ciebie nie jest żadnym problemem, to super. Ale mimo tego otwórz mały rachunek, bo jeżeli sobie nie poradzisz na rachunku 1000 zł, to na większym rachunku sobie nie poradzisz. Co masz, jaki korzyść masz z tego, że zaczynasz od małego rachunku? To, że uczysz się tak samo jak na dużym, ale konsekwencje psychiczne i finansowe są dużo mniejsze. I teraz, kiedy możesz przejść na wyższy poziom? Kiedy masz plan i trzymasz się tego planu. I to są te dwa pozostałe elementy, do których bym zachęcał. Czyli mać plan, on nie musi być super dobry, bo ludzie myślą sobie tak, o ja tutaj muszę dopracować, pracują przez dwa lata, pracują, ten plan cały czas jest przygotowany. Forever demo trader. Tak. W związku z tym nie.
ułóż sobie plan, niech on będzie prosty. Przez 3 miesiące go trajduj na koncie 1000 zł i po 3 miesiącach o tym planie będziesz wiedział dużo więcej. I za 3 miesiące robisz modyfikację i znowu przez 3 miesiące go trajdujesz. I w takich cyklach 3-miesięcznych po roku wiesz o sobie mega dużo. Ja to przerobiłem na własnym organizmie, wiem, że to działa. Tak? W związku z tym tak, mała suma, jakikolwiek plan, i potem analizuję, jak ja działam z tym planem, czyli na ile jestem konsekwentny i jak mi plan działa. Jeżeli ja działam dobrze, konsekwentnie się trzymam planu, a mimo tego nie zarabiam, to znaczy, że muszę zmodyfikować swój plan. I zadaj sobie pytanie, co w tym planie jest dobre, co nie. Okej, to działa dobrze, czyli na przykład trafność jest wystarczająco atrakcyjna, ale relacja zysku do straty jest słaba. No to szukam, w jaki sposób albo skrócić stop loss, albo wydłużyć transakcję, żeby brać większą część zysku. I w ten sposób za pomocą tych trzech schematów naprawdę jesteś w stanie być dobrym traderem, ucząc się samemu ze sobą i polegając na intuicji. I do tych trzech prostych kroków bym wszystkich zachęcił. Rozumiem. Macieju, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Maciej Goliński, trader, prelegent XTB Trading Masterclass, które zaczyna się już w ten piątek, 18 października. Także gorąco zachęcamy do udziału. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na piątkowe prezentacje. Do zobaczenia. Do zobaczenia.